Siemane maneczko, ja jestem Manek, a dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z gry Clash Royale. No i słuchajcie, dzisiaj jak widzicie bardzo krótki odcinek, bo dzisiaj mam dla was tylko jedną, ale za to mega ciekawą informację. Przeglądając sobie zagranicznego YouTube'a, dzisiaj, czyli 9 grudnia, natknąłem się na mega ciekawy film jednego z amerykańskich YouTuberów, który nazywa się Mold. Myślę, że każdy go zna. Nie są to oczywiście potwierdzone informacje ani nic pewnego, ale z tego co odkrył wynika na to, że w Clash Royale pojawia się przynajmniej jedna, a być może dwie nowe karty. Zapewne pojawi się jeszcze więcej, ale na razie o tej jednej albo dwóch wiemy. To znaczy nawet wiemy, to jest za dużo powiedziane, bo tak naprawdę na razie widzimy tylko screenka. Widzimy tak jakby tylko baner Clash Royale ze sklepu Apple Store, czyli taki odpowiednik naszego Google Play'a z Androidów i tam z amerykańskiego dokładnie, to jest Apple Store'u. No i tam widzimy właśnie w naszych rekomendowanych baner Clash Royale, na którym są dwie nowe postaci. Jest taki jeden wielki niebieski koleś z, nie wiem z czym, ze strzelbą, taki z, no nie wiem, tatą muszkieterek czy coś w tym stylu. Wygląda bardzo dziwnie, jest ubrana niebiesko, co mogłoby wskazywać jakąś, jak coś z lodem związanego, tak mi się to przynajmniej kojarzy. Czytałem właśnie komentarze pod tym filmem, większość się śmieje, że to jest ojciec muszkieterek. Być może i tak, ale widzimy tam też jeszcze jeden pojazd. Pojazdów za dużo nie ma w Clash Royale i ten niewątpliwie przypomina Sparkiego. Jednak też możemy zobaczyć tak jakby śnieg na górze, takiego bałwanka czy choinkę, ale widzimy też niewątpliwie jakieś Sparki, czyli widzimy też troszeczkę prądu tam. Co przychodzi na myśl? Albo to jest, będzie jakiś update właśnie z takimi lodowymi rzeczami, co jest możliwe i całkiem by było, myślę, że fajne. A ta jednostka, ten na kółkach, wydaje mi się, pierwsze skojarzenie, że to mogłyby być na przykład takie Sparki, ale na latające jednostki, na przykład tańsze niż zwykłe Sparki, z dużo mniejszą ilością życia, ale na przykład, który będzie mógł zestrzelić balona, czy coś w tym stylu. Byłoby to na pewno mega ciekawe i chciałbym taką kartę w tej grze zobaczyć. Jak zawsze, nowe karty wzbudzają wielkie poruszenie. Ja pomyślałem, że z pewnością chcielibyście zobaczyć taki krótki odcinek, żeby dowiedzieć się jako pierwsi, mam przynajmniej nadzieję, że nikt tego przede mną jeszcze nie nagrał na polskim YouTubie. No i na razie wiemy tylko i wyłącznie tyle. Wejdziemy tam, nie ma tam żadnych informacji niestety o tym, co to są za karty. Supercell też nie podaje żadnych informacji na ten temat. Więc na razie są to tylko domysły, a tak naprawdę screen może okazać się podrobiony, czy coś w tym stylu. Wątpię w to, naprawdę w to wątpię, no bo jeżeli taki kanał, który ma 2,5 miliona subskrypcji i współpracuje z Supercellem, publikuje taki film, to myślę, że może to być gdzieś tam w miarę potwierdzone. Zapowiada się fajnie, nie mogę się doczekać już nowych kart. Jak wiecie, wszystkie ostatnio odblokowałem, więc nowe zdobycze będą niedługo ciekawe. Wy oczywiście w komentarzu daję wam możliwość do komentowania, piszcie, mówcie co o tym myślicie, jakie myślicie to będą karty, jak będą działały. Ja jestem naprawdę mega ciekaw. Oczywiście nie zapomnijcie zasubskrybować. No i co? To był taki szybki update. Oczywiście o 11 film Manobil, nowy odcinek. Jeżeli jesteście ciekawi jakichś fajnych gierek na Google Play, to zapraszam. No a co? A teraz się żegnamy. Do zobaczenia.